Małgorzata Parys, dzień dobry, zapraszam na wydarzenia. A dziś między innymi... Szpital zatrudnia ukraińskich lekarzy. Żeby świadczyć pracę jako lekarz na terenie Polski, trzeba mieć prawo wykonywania zawodu. Zobaczyć Lili. Uświadamiają, kręcąc film. Zwiększamy świadomość ludzi na temat autyzmu. Paweł Kleszcz został nowym starostą lubińskim. Zastąpił na stanowisku Adama Merdę, który zmarł 2 tygodnie temu. Za jego kandydaturą głosowało 14 radnych. Paweł Kleszcz już pracował w starostwie powiatowym. Kilka lat temu piastował funkcję sekretarza. Dziś wybrano go starostą lubińskim. 10 lat temu, o czym wspomniał pan starosta Stawikowski, pan Adam Merda zaprosił mnie do współpracy. Poznałem go, kiedy był jeszcze przewodniczącym Rady Powiatu. Współpracowaliśmy bardzo blisko przez 7 lat. Kilka lat byłem sekretarzem powiatu i kiedy odchodziłem stąd w 2019 roku, w marcu, podejmując się kolejnego wyzwania, nie spodziewałem się, że jeszcze kiedykolwiek będę przemawiał z tej mównicy. Postaram się zrobić wszystko, by sprawy i inwestycje, które zostały rozpoczęte, dokończyć zgodnie z planem, mówi nowy starosta. Myślę, że pan Adam z góry cieszy się z tego, że ta chwilowa przerwa dobiegła końca. Mając w żaju, powiedziałby po prostu, koniec tego dobrego, bierzcie się do roboty i tyle. Zawsze będzie z nami w tej pięknie odnowionej sali. Był wspaniałym szefem, człowiekiem, od którego się bardzo wiele nauczyłem. Był człowiekiem spotkań i uśmiechu. Wszyscy to państwo wiecie, wszyscy go znaliście. Wicestarostą pozostał Edward Siwak. Nie zmienił się również skład zarządu powiatu. Miejsce Adama Myrdy w Radzie zajęła natomiast Kaja Załęczna. Duże wyzwanie, nowe wyzwanie. Myślę, że sport będzie takim moim konikiem, ponieważ wiele lat dla tego sportu swojego życia poświęciłam kawał czasu. I myślę, że to będzie taka główna moja rola, ale no mam nadzieję, że po zapoznaniu się ze wszystkimi sprawami powiatu też będę w innych uczestniczyła. Drugim kandydatem na starostę lubińskiego był Bartosz Chojnacki, zastępca wójta gminy Lubin. Czekała z córką na przystanku, gdy nagle dostała ataku epilepsji. Na szczęście pomocy kobiecie szybko udzieliły dwie policjantki, które akurat patrolowały okolice. To zdarzenie miało miejsce w marcu. Mieszkanka Lubina razem ze swoją córką czekała na autobus miejski. Nagle dostała ataku epilepsji. W tym momencie okolice osiedla Przylesia patrolowały dwie policjantki. Zauważyły na przystanku autobusowym kobietę, która upadła, dostała ataku epilepsji. Funkcjonariuszki natychmiast znalazły się przy mieszkance Lubina. Pomogły jej, a następnie z uwagi na to, że kobieta nie potrzebowała pomocy medycznej, przewiozły ją wraz z córką do miejsca zamieszkania. Mieszkanka Lubina postanowiła podziękować funkcjonariuszkom również w sposób oficjalny. Przesyłając list do komendanta powiatowego policji w Lubinie i wyrazić wdzięczność za uratowanie życia i zdrowia. Policjantki otrzymały również pochwałę od swojej przełożonej. Szefowa lubińskich mundurowych wręczyła funkcjonariuszkom listy gratulacyjne, dziękując za wzorową, godną naśladowania postawę oraz profesjonalizm i ogromne poczucie odpowiedzialności za życie i zdrowie drugiego człowieka. Uczniowie, którzy w wyniku wojny trafili do Lubina, otrzymali kilkadziesiąt komputerów. Sprzęt pomoże w codziennym funkcjonowaniu uczniów drugiego ELO. Nowe maszyny przekazano w ramach projektu IT dla Ukrainy. Pachnące nowością maszyny trafiły do drugiego liceum ogólnokształcącego w Lubinie. W piątkowy poranek były przekazywane rodzicom ukraińskich uczniów. To pomoże mojej córce w adaptowaniu się do nowego środowiska i nauce języka polskiego. Dziękuję dyrekcji liceum. Stworzyliśmy oddział przygotowawczy dla takich uczniów. Pozyskaliśmy z Fundacji Digital University w ramach takiego projektu właśnie komputery dla tych dzieci. Dodatkowo komputery te przygotowała też firma Dell i Also Polska.
to takie trzy duże instytucje, które przygotowały taki projekt IT dla Ukrainy. W drugim liceum znajduje się 22 uczniów w grupie przygotowawczej, a jedna z uczennic trafiła do polskiej klasy dzięki znajomości języka. Oddział przygotowawczy to jest oddział, który przygotowuje uczniów ukraińskich, którzy przybyli po 24 lutego do Polski. Uczymy ich języka polskiego i dodatkowo wszystkich przedmiotów, które są w zakresie naszej podstawy programu. One po prostu wchodzą, przygotowują się, żeby kontynuować naukę w ramach polskiego systemu edukacyjnego. W sumie do szkoły trafiło 45 komputerów, 25 z nich pozostanie w placówce, a reszta zostanie przekazana do uczniów z innej placówki edukacyjnej. Oglądają Państwo wydarzenia telewizji regionalnej, a w dalszej części programu zobaczymy jeszcze. Szpital zatrudnia ukraińskich lekarzy. Żeby świadczyć pracę jako lekarz na terenie Polski, trzeba mieć prawo wykonywania zawodu. Zobaczyć Lili. Uświadamiają, kręcąc film. Zwiększamy świadomość ludzi na temat autyzmu. W Legnickiej Lecznicy pracują już pierwsi ukraińscy lekarze, którzy trafili do miasta uciekając przed wojną. Przez najbliższy miesiąc będą pracować pod nadzorem polskich kolegów. Specjaliści z Ukrainy są mile widziani w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Legnicy. Dotychczas troje z nich znalazło tu miejsce pracy. Na razie tymczasowo jako opiekunowie pacjenta. Zgodnie z zapisami specustawy formalności mają potrwać około miesiąc. Żeby świadczyć pracę jako lekarz na terenie Polski, trzeba mieć prawo wykonywania zawodu, które jest wydawane przez Izbę Lekarską. W ich przypadku na podstawie specustawy minister wydaje decyzję o umożliwieniu czegoś takiego, czyli o nadaniu tego warunkowego prawa wykonywania zawodu. Ukraińcy na razie poznają system pracy, uczą się też języka, wykonując swoje obowiązki pod okiem Polaków. Jak podają przedstawiciele lecznicy, zainteresowane są już kolejne osoby z kwalifikacjami lekarskimi. Obecnie w murach szpitala pracuje też 5 pielęgniarek z Ukrainy. Warto zaznaczyć, że od dziś chorych można odwiedzać we wszystkich oddziałach, z wyjątkiem odcinka zakaźnego, gdzie wciąż przebywa około 40 pacjentów covidowych. Warunkowy zakaz odwiedzin, bo w pewnych krytycznych sytuacjach, czyli związanych z stanem chorych, jeżeli stan chorych jest bardzo poważny i może ewentualnie ten pobyt w szpitalu zakończyć się śmiercią, no to umożliwiamy odwiedziny. Oczywiście wtedy z wszystkimi tymi obostrzeniami. W szpitalu zaznaczają, że choć nie obowiązuje dziś stan pandemii, odwiedzający nadal muszą nosić maski. Lekarze apelują o rozwagę w trosce o bezpieczeństwo pacjentów i personelu. Ich celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat autyzmu i pomoc wszystkim, którzy każdego dnia zmagają się z problemami dotyczącymi codziennego funkcjonowania. Jedną z głównych dróg do osiągnięcia tego celu jest realizacja opartego na faktach filmu fabularnego. Do projektu przyłączył się m.in. klub MKS Zagłębie Lubin. Zagłębie Lubin S.A. zostało ambasadorem projektu Zobaczyć Lili. Celem całej akcji jest zwiększenie świadomości społecznej na temat autyzmu i pomoc osobom autystycznym, a także ich rodzinom. Projekt polega na uświadamianiu społeczeństwa, na tym, byśmy poprzez akcje takie jak w PGN Superlidze, poprzez kluby sportowe naszych ambasadorów docierali do ludzi, żeby ludzie zrozumieli, czym jest autyzm, z jakimi emocjami on się wiąże, że tak naprawdę autyzm to nie jest problemem tylko tych osób z zaburzeniem, ale również ich rodzinom oraz bliskim. Państwo Burczykowie od 18 lat są rodzicami autystycznej Wiktorii. Małżeństwo zaprasza chętnych do współpracy przy produkcji filmu fabularnego Zobaczyć Lili, autystyczna, autentyczna historia. Wśród ambasadorów projektu są m.in. piłkarze nożni i ręczni z Lubina. Im więcej jakichkolwiek akcji, czy związanych bezpośrednio z naszą dyscypliną, czy nasza dyscyplina, która promuje inne akcje, wszystko co prowadzi do promocji naszej dyscypliny, a przede wszystkim pomoże w jakikolwiek sposób różnym instytucjom czy osobom, jak najbardziej będziemy wspierać. Ja się cieszę, że jest ta akcja i że zwiększamy świadomość ludzi na temat autyzmu. Cieszę się, że mogę być częścią tej drużyny i mam nadzieję, że
Dzięki temu, dzięki nam, ta świadomość będzie coraz większa. W Polsce żyje ponad 340 tysięcy osób autystycznych. Pomysł naszej akcji wziął się od Olimpii i Pawła Burczyków, którzy są bardzo uwrażliwieni na temat autyzmu. Dzięki nim wiemy, jak ważne jest wczesne rozpoznanie tego zaburzenia, które umożliwi relatywnie normalne życie prawie 1% społeczeństwa, bo na tyle według badań szacuje się osoby ze spektrum. Światowy Dzień Autyzmu obchodzony jest 2 kwietnia. Właściwa pielęgnacja drzew i krzewów, czyszczenie placów zabaw, koszenie trawników. Trwają wiosenne porządki w gminie Polkowice. Porządkowane są parki i skwery. Każdego roku gmina dba o to, by wiosną mieszkańcy mogli spędzać czas na świeżym powietrzu w zadbanym otoczeniu. Jesteśmy już przygotowani i już rozpoczęliśmy prace wczesnowiosenne polegające na utrzymaniu zieleni, polegające na przycinaniu krzewów starszych, młodszych i oczywiście wszelkich grabieniu liści, zamiataniu chodników, prac porządkowych, no i oczywiście temat dbałości o zbieranie nieczystości. Teraz trwa odchwaszczanie bylin, krzewów i roślin. Następnie w kolejnej kolejności będzie to druga połowa miesiąca. Będą już prace związane z koszeniem trawników, oczywiście przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Oczywiście również mamy pielenie, usuwanie chwastów z chodników, ze szczelin. Jest to temat, który wykonywany jest do pierwszej połowy miesiąca według harmonogramu, który jest przedstawiany ze strony osób zamawiających, czyli tutaj gdzie stroną reprezentującą jest Urząd Gminy w Polkowicach. Całkowitą metamorfozę przechodzą właśnie 3 miejskie parki przy ulicy Kopalnianej, Dąbrowskiego i Chocianowskiej. Tereny miejskie w gminie Polkowice porządkowane są w podziale na 7 sektorów. O 3 z nich dba przedsiębiorstwo gospodarki miejskiej. Kaplica, która obecnie powstaje na cmentarzu Zacisze w Lubinie, ma być gotowa we wrześniu, a pierwsze pogrzeby mają się odbyć w październiku. Budowa idzie zgodnie z planem. W budynku przewidziano także miejsce na archiwum cmentarza i część administracyjną. Budowa nowej kaplicy na cmentarzu komunalnym Zacisze w Lubinie to kolejny etap rewitalizacji nekropolii. Pierwszym było powstanie kolumbarium. Budynek, w którym wcześniej znajdowała się kaplica, miał już 30 lat i wymagał renowacji. Prace rozbiórkowe rozpoczęły się w lipcu 2021 roku. Budowa jest na, powiedzmy, powyżej połowy. Jesteśmy na etapie stropów. I prace budowlane są bardzo dobrze zaawansowane. Jak szacuje dyrektor Artur Dubiński, budowa nowej kaplicy zakończy się we wrześniu. Pierwsze pogrzeby mają natomiast odbywać się w październiku. Ta kaplica będzie zdecydowanie większa od poprzedniej kaplicy, będzie również wyższa. W oknach będą witraże. No i wydaje mi się, że będzie to obiekt o takich wysokich walorach architektonicznych. W budynku oprócz kaplicy będzie się znajdowała poczekalnia, część administracyjna oraz archiwum cmentarza. Przypomnijmy, że na czas budowy pogrzeby odbywają się w kaplicy tymczasowej po drugiej stronie cmentarza. Dyrektor Dubiński informuje, że w planach jest jeszcze powstanie kolejnego kolumbarium. I tą informacją kończymy wydarzenia. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.